Gasić boski czy nie? Tak? Gasić? Może zgasić, bo jest zginę. No, mówię będzie tak. Kowalski, tylko mów głośno i bez podśmiechu, jak to tak poważnie. Gdzie to chodzi? Nie mogę. Co? Nie mogę, bo elektryk to czekaj, tak. Odsterowanie stóp? Pa. Woski, bądź poważny teraz, jak będziemy nagrywać. Nie da się? Dlaczego się nie da? Budowlańcy i elektrycy tu byli. A co tutaj było? Szybko złączki do... O, to się nazywa Wago. Nie wiem, jak się nazywa, ale no... Jest zamontowana, no. Czyli tutaj tak. Audi, jak wam wspominałem, przyjechało na głośną pracę silnika. Coś się tłucze czasami, czasami się nie tłucze. I coś wyło. Tutaj z Woskim dolaliśmy do słagania płynu. I wycie ustąpiło. Wiadomo, to nie jest rozwiązanie problemu, to jest tylko sprawdzenie, czy to wycie to było to, co przypuszczaliśmy. Natomiast tutaj po zejściu na dół znaleźliśmy tutaj z Boskim kilka ciekawych rzeczy. Co, zaczynamy od przodu? Od przodu. To tutaj tak, wszystko pływa w oleju. A to z góry jest rur, widać. Tutaj widzę wszystko od góry zaolejone. Boski tutaj znalazł szybko złączki elektryczne i szybko złączki elektryczne, prądowe. Złączki, nie znam tak. Na prądzie. Zaworek od turbo, czy od czego? O, tu jakiś zaworek sobie wisi. Podłączony czy nie podłączony? Nie podłączony. No, wtyczka jest spięta. Wtyczka jest spięta, ale... Ale i działa, no. Ale... Pewnie mocy nie ma. Albo cholera wie, od czego to jest. W każdym razie tak sobie tutaj wisi ten zaworek. Przyczepimy to, żeby gdzieś nie wplątało frytkami, jak już frytki to już wszędzie. Na izolacji się trzyma. No. Tu się da, o. Trzeba to złożyć. I tak, jakby mi głos tutaj poświecił tak jakoś fajnie, to bym wam pokazał kolejną ciekawostkę. Świecę ci tak fajnie. O, tutaj są bardzo duże wycieki ogólnie rzecz biorąc. Teraz popatrzcie się, tutaj koło od sprężarki. Patrzcie to się. To sprzęgiełko się tylko rozniesiało. Popatrzcie się, o. Wysypuje się wszystko z niego. Ta guma, o widzicie, ale... to wszystko... Wypada. Tutaj się trzyma wszystko na włosku. Na włosku? Wszystko tutaj jest zaolejone bardzo mocno. Tutaj napinacz, widzicie, jest cały zaolejony. On już też nie działa. Pasek jest nasączony olejem. Mokry pasek. Mokry pasek, tak. Tutaj od strony alternatora tutaj też jest wszystko zalane. Zaraz jeszcze podniesiemy u góry te osłonę silnika i wam pokażemy. O, rozrusznik też jest zalejony. Dokładnie zalejony. Tutaj chyba łączenie silnika ze skrzynią. Też jest wszystko tak chyba jak w oleju. Zgięcie jest podobnie. No. Tutaj przelotka do skrzyni automatycznej też jest zalejona. Tak, przejdziemy szybko, zobaczymy, czy są jakieś ciekawe patenty, czy nie ma. Wyjście na wał jest zaolejone, ale zaschnięte w piosku. O, dokładnie. Albo łączenie tutaj. No, łączenie. No. Ale tył jest lada. No, do połowy autentyczne. No. Dobra, chodźmy Boski, zobaczymy pod maskę, co tam się dzieje. Boski, ty jesteś smukły, szczupły. Ile masz? Ja ważę 90 kilo. Jakbyś podniósł tą osłonkę. Ciegunie. Osłonka łatwiej się podnosi, bo się trzyma tylko na dwóch zaczepach. Tutaj powinny być też zaczepy. O, tutaj jeden. Tutaj drugi. Ale trzymają się tylko na tych dwóch. Dwa gdzieś zniknęły. Tutaj są w płycie cztery. I tak, co tu od góry widzimy? Wycieki, wycieki, wycieki. Pełno wycieków, same wycieki. Paliwo, olej, wszystko. Paliwo, olej, wszystko. Tragedia. Ale płynko nocy jest. Gdzie? Jest? Jest, gdzie olej jest. Bo z kim powiedział, żebym się nie ważył brać takiej roboty. No, nie warto. Bo, to jest... bo mówi, że szybko zachoruje wtedy i będzie El Quattro. Nie, że zachoruje, ale to nie warto. No tutaj pani... Jaki wąs tu jest spuknięty, ten już olejony do tyłu, bo zasilanie chyba to jest, no. No. Masakra. To chyba milczenie będzie najlepszym komentarzem. Ktoś tutaj pani sprawił niezły prezent. Są szpece od takich samochodów. Są, oczywiście, ale to wszystko kosztuje, bo to wszystko można zrobić. Można wyjechać motorem, można wszystko uszczelnić, można wszystko naprawić, ale tutaj myślę, że
10 tysięcy braknie na naprawę tego. No bo to wiesz, zaczniesz wyciągać, to wszystko się zacznie łamać. Tak, dekle, nie dekle, uszczeleczki, nie uszczeleczki, napinacze, pompy, od automatu wtedy olej trzeba wymienić, przelotki, nie przelotki. Także tutaj się tego wszystkiego nazbiera. Dobra, w tym odcinku to już wszystko. Idziemy działać. Mosi się tutaj przeżegnał. Krzyżyk na drogę, tak. Nie no, tutaj śmiechy śmiechami, ale sami widzicie, o, tam w jakim stanie olej stoi na tym. Chłodniczka. To jest taka chyba też typowa usterka. Paliwo też tam chyba się leje po prawej stronie, jak widzisz. No. Albo olej. Wszystko się leje. Dzięki i pozdrawiamy.